Dagmara Moranowska, dzień dobry. Dzisiejsza pogoda dała nam się we znaki. Wszystko ze sprawą rozległego układu niskiego ciśnienia oraz przez fronty atmosferyczne, które przechodzą przez Polskę. Jeden z tych frontów uaktywni się także tej nocy w centralnej i wschodniej części Polski. On niestety przyniesie chmury i przelotne opady deszczu, natomiast na krańcach zachodnich tej nocy będzie już zdecydowanie pogodniej i bez opadów deszczu. Na termometrach w nocy od 9 do 10 stopni we wschodniej części Polski, około 8 stopni w centrum. Najcieplej będzie na wybrzeżu, tutaj około 12 stopni, natomiast najchłodniej wysoko w górach, tutaj maksymalnie 2 stopnie. Jutro na przeważającym obszarze kraju do południa będzie całkiem pogodnie i słonecznie. Opady deszczu będą występowały jeszcze na krańcach wschodnich, ale niestety już w drugiej części dnia wkroczy kolejny front atmosferyczny w części północnej i zachodniej i on ponownie przyniesie chmury i przelotne opady deszczu. Na termometrach jutro od 14 do maksymalnie 17 stopni w części południowo-wschodniej. Spójrzmy teraz na mapy dla naszego województwa. Noc na Kujawach i na Pomorzu niestety będzie pochmurna i deszczowa, a także dosyć chłodna, bo na termometrach od 7 do maksymalnie 9 stopni w Grudziądzu. Jutro natomiast prawie przez cały dzień w całym regionie będzie dopisywać nam słoneczna aura, na termometrach około 14 stopni, ale niestety w drugiej części dnia, późnym popołudniem, wkroczy kolejny front atmosferyczny, który w zachodniej części regionu przyniesie opady deszczu. Na barometrach jutro wahania ciśnienia 992 hektopaskale. A ja życzę Państwu spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.